Łukasz Maciejewski, Kultura dostępna w kinach, projekt Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj zapraszam Państwa nad morze i w góry. Film Miłość jak miód w reżyserii Macieja Migasa. To jest taka ożywcza pigułka kina gatunkowego, kina powiedziałbym konwencjonalnego, które jednak wyróżnia się i poczuciem humoru, i błyskotliwymi dialogami, i przede wszystkim rolami aktorskimi. W głównych rolach w tym filmie występują Edyta Olszówka i Agnieszka Suchora, czyli aktorki dojrzałe, które nie muszą udawać małolat, ani nastolatek. Po prostu grają dziewczyny w swoim wieku i dla widzów, którzy również są adresatami tego filmu i są w różnym wieku, to jest wyraźny przekaz na miłość. Nigdy nie jest za późno. Niby slogan, niby hasło powtarzające się w wielu tytułach, ale w tym przypadku, ponieważ chodzi o spotkanie przyjaciółek nieco poturbowanych przez życie z dobrymi i złymi doświadczeniami, z których spotykają się na pogrzebie kolejnej przyjaciółki, z których jedna mieszka nad morzem, a druga w górach, o zamianę ról, czyli założenie quid pro quo, ale nie zdradzając Państwu zbyt wiele, znajdujące ożywcze spełnienie w rozwiązaniu tej intrygi i tajemnicy, która jest zawarta w filmie. A zatem świetne role aktorskie, bo i na drugim planie Dorota Chotecka, Rafał Królikowski chociażby, Agnieszka Wędłocha, Michał Czarnecki, ale i znakomite pejzaże i gór, i morza. Tak mi się wydaje, że po obejrzeniu tego filmu nie jedna z pań, nie jeden z panów będzie chciał założyć plecak i wyruszyć w góry lub pojechać nad morze. Życzę Państwu, żeby nad tym morzem czy w górach udało się, nie wiem czy spotkać miłość, bo liczę na to, że wielu spośród widzów tę miłość spotkało i ten afekt trwa, ale spotkać i osiągnąć miłe rzeczy to jest wyzwanie dla każdego, a Miłość jak miód, film optymistyczny, film chwilami zabawny, może to wyzwanie podkręcić. I tego Państwu życzę. Dobrego seansu.